Hejo, hej, mam na imię Iwona i zapraszam Was dziś na nowy film, na nowy vlog z kilku najbliższych dni, z ilu dokładnie, nie wiem. Jak Wam się podoba, to łapka do góry i zostańcie ze mną dłużej w moim świecie, w moim życiu. Ja ogólnie miałam w planie dziś nagrywać cały dzień, bo dziś mam mój drugi egzamin, miałam drugi z trzech. I jak wyszłam z akademika, przypomniałam sobie, że miałam coś nagrać, a potem już był egzamin, potem szybko pojechałam do galerii, poszłam do biura, jakoś tak ten czas zleciał, że jest 16:30, no i cóż, nie wyszło, więc stwierdziłam, że po prostu Wam pokażę przesyłki, jakie do mnie teraz przyszły, co kupiłam w ostatnim czasie, znaczy teraz w sumie, co dzisiaj do mnie dotarło i jutro Was być może zabieram nad morze, ale jeszcze nie wiem, czy pojadę, czy nie, bo kupiłam bilety na pociąg, bo były w miarę tanie i jakoś tak mi się zachciało. Ale nie wiem. Nie wiem, jaka będzie jutro pogoda i czy jutro nie będę miała ochoty, żeby gdziekolwiek jechać. Więc no cóż, żeby już nie przedłużać, pokażę Wam, co mam. Ogólnie zamawiałam ostatnio, jestem głód, i anulowali mi przesyłkę. Dotarła do mnie tylko jedna książka tej przesyłki, więc za chwilę Wam pokażę. Więc stwierdziłam, że nie wiem w ogóle o co, dlaczego anulowali, skoro książka nadal jest dostępna na sklepie. Więc zamówiłam z odbiorem w Empiku. Zamówiłam i jak widzicie, zaczęłam troszkę czytać. Ale to tyle co nic, więc mam w planie dziś i jutro czytać. Jestem głód, jestem ogólnie zachwycona, nie mogę się już doczekać. Te historie Boya Wrony uwielbiam, chciałabym powiedzieć ubóstwiam. Po prostu uważam, że to jest bardzo, ale to bardzo dobra książka, świetna. Więc jestem ciekawa, kiedy by drugiego tomu. Więc będę czytała, jestem głód. Wrona wlatuje w dorosłe życie. I teraz tak, w tej przesyłce miałam też mieć, znaczy jak zamawiałam, to miała do mnie dotrzeć razem z Jestem Głód. Miała być tutaj też tutaj, ale no cóż, nie wyszło, więc Wam pokazuję trochę, ale dzisiaj jakoś tak. Zamówiłam pierwszy tom Marilu, czyli Legenda. Na razie pierwszy, bo nie wiem, czy mi się spodoba, czy nie. Jak mi się spodoba, to później domówię też drugi i trzeci, więc będę czytała. Czuję, że ta książka mi się spodoba. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to będzie trochę moja książka. Czy tak faktycznie będzie, czy nie? Nie wiem, zobaczymy. Ale mam jeszcze jeden egzamin, więc no cóż, nie chciałam zamawiać całej serii naraz. Byłam gdzieś też w sklepie, kupiłam leginsy, bo ogólnie mam dziś w planie pójść na pilates. Co z tego wyjdzie? Przepalamy się. Nie wiem, bym się tak chciała. Ale z drugiej strony bym chciała pójść. I mam trzecią przesyłkę. To już jest przesyłka z OLX i nie mogę się doczekać, bo ja wiem, co tam jest, ale za chwilę Wam pokażę, więc muszę to tylko jakoś otworzyć. Dobra, opakowuję i jak widzicie, zamówiłam puzzle z Nowym Jorkiem, takie w ogóle przepiękne. Zastanawiałam się, które te mi jakoś tak po prostu urzekły. To nie jest zdjęcie, tylko po prostu jest rysunek taki trochę zamazany, są kontury, jest przepiękne. 1000 elementów będę układać, za chwilę chyba zacznę, aż już nie mogę doczekać, bo chciałabym w ogóle je potem je skleić i tutaj zawiesić sobie w pokoju, więc będę układać. Mam nadzieję, że są wszystkie, bo napisane, że są wszystkie, ja kupiłam przez OLX. Z przesyłką było chyba 16 czy 18 zł, a są przecudne. Nic nie mogę doczekać, aż będę je układać. No i cóż, to jest wszystko. Ja lecę zrobić sobie kolację i się zastanawiam, czy pójdę ten pilates, czy nie. Może pójdę, może jakoś odżyję dzięki temu. Zastanawiam się. Dobra, zmykam do zobaczenia później. Trzymajcie za mnie kciuki i ten pilates. W sumie trochę się boję, bo dawno nie ćwiczyłam. Dawno, bardzo dawno. I idę. Chociaż mam największą ochotę iść do łóżka spać, ale wstaję i idę na siłownię. Hejo, jest 22, ja wróciłam ze siłowni, cieszę się, że poszłam, było fajnie, bardzo mi się podobało. W ogóle też na początku od razu spotkałam dwie dziewczyny, w sumie dwie kobiety tak naprawdę, i zaczęłam z nimi gadać. Znaczy ona nie czuła na te zajęcia co ja, ale może się tam kiedyś spotkamy, więc fajnie, więc się cieszę. Grupa była dość bardzo zróżnicowana, nawet był jeden pan, mężczyzna, chyba był ze swoją żoną albo tam kobietą, nie jestem pewna. I fajnie, cieszę się i już właśnie patrzyłam, kiedy znowu pójdę, mam już ogólnie zaplanowane, bo wczoraj sobie planowałam, kiedy w jaki dzień pójdę. Ale myślałam, czy jutro też nie skoczyć. Ogólnie stwierdziłam, że jutro nad morze nie jadę, jednak nie mam ochoty, nie mam siły.
jest zimno i stwierdziłam, że to bez sensu. Czytam Petrę Dworakową, jestem głód, jestem na stronie 69 i powiem wam, że ta książka jest inna niż sądziłam, że będzie. Myślałam, że to będzie faktyczna kontynuacja Wron, a to po prostu mamy Wronę, ale już całkiem innej konwencji, całkiem inaczej już napisane, opisane. Ta książka jest bardzo inna według mnie niż pierwszy, to mamy inną narrację. Też mamy już dorosłą kobietę, która po prostu opowiada o swoim życiu, o tym, co przeszła i to jest tak różnorodne doświadczenie. Jestem ogólnie wstrząśnięta, bo i mamy dzieciństwo, jak się wychowywała i mamy to, jak była traktowana i mamy to, jak była w zakonie, jak miała 15 lat, to jak była w szkole. Jest tego masa, multum różnych informacji. Czyta się bardzo dobrze, jest bardzo dobry język, ale jednak myślałam, że to będzie troszkę inne. Nie mówię, że jest złe to, ale po prostu myślałam, że będzie inne. Czytam dalej i pewnie wam powiem, jak skończę. Myślę, że jutro skończę, więc do zobaczenia później. Ja teraz zmykam. Właśnie anuluję bilet na jutrzejszy pociąg do Gdyni i z powrotem. I będę pewnie szła spać, bo jestem zmęczona. Więc do zobaczenia jutro. O, ja cię mogłam wam ponagrać, jak sprawdzałam wyniki, ale ogólnie stresowałam się, że nie zdałam dzisiaj egzaminu, bo się stresowałam. I zdałam na 3,5. Cieszę się bardzo, bo jak to pisałam, to były tak, jak miałam proste pytania i były też trudne, ale teraz jak zobaczyłam, że zdałam, to taki wow. Jestem cała zestresowana, zestresowałam się bardzo, ale to bardzo, tym, że zdałam. Więc super, cieszę się. Po prostu jemy genialnie, ale szkoda, że nie nagrałam wam, ale po prostu byłam taka cała zestresowana. Byłam taka, że nie chcę teraz tego sprawdzać, ale koleżanki mnie zachęciły, ej, sprawdź, będziesz miała z głowy, takie, ale ja nienawidzę sprawdzać wyników, po prostu nie cierpię sprawdzać wyników, jak są dane, to już w ogóle, ale mówię, sprawdź i sprawdziłam i się udało, więc zdałam. Super, bosko, genialnie, został mi tylko jeden egzamin. Hejo, hej, jest już 11, jest już piątek. Ja to właśnie nie odzywałam nic dzisiaj, bo jakoś tak, nie wiem, mija ten poranek dość szybko, dość wolno zarazem. Czytam książkę, jestem głód Petry Dworakowej. Trochę posprzątałam, czekam aż wyschnie cały segment, wtedy wyleję wodę. Około 12, właśnie tak między 11 a 12 mam się spotkać z koleżanką, tylko napiszę egzamin, więc po prostu poję egzamin, więc tak sobie trochę czekam, aż w końcu skończy pisać. I tak troszkę sprzątam w pokoju, mam taki właśnie cel na wolne, znaczy wolne, jeszcze mam egzamin w środę przyszłą, żeby dodać sobie wszystko ładnie, poogarniać, też powrócić niepotrzebne rzeczy. I jeszcze, co? Coś chciałam jeszcze, ale nie wiem co. Nie wiem, co chciałam wam powiedzieć, bo dlatego do was nic nie mówiłam, bo w sumie nie wiedziałam, co do was powiedzieć tak naprawdę. Nie wiem, dziś taki będzie luźny dzień. Ogólnie pójdę może na kawę, może na jakieś jedzenie z moją koleżanką. Potem wrócę do pokoju, mam w planie się pouczyć na statystykę. Na metodologię badań psychologicznych. Będzie ciekawie ogólnie. I mam w planie porobić kilka rzeczy na samorząd, takie co już sobie sama zatwierdziłam, że zarzuciłam sama przed sobą, ale to chyba pójdę do biura, bo tam są większe komputery i po prostu mi się lepiej pracuje. Więc w sumie to tyle na razie. Ja czekam aż wyschnie i czekam na koleżankę i będę czytała dalej książkę. I ogólnie, jeżeli chodzi o jestem głód, to może powiem w sumie kilka słów, jak już tu jestem. Jestem na 130 stronie, czyli tak około 30 stron do końca. Ja bym tego nie nazwała kontynuacją Wron. Ogólnie wiem, że tego nie ma nigdzie oficjalnie tak powiedzianego, ale taka była trochę narracja, że to jest kontynuacja Wron, drugi tom. Wrona wleciała w dorosłe życie. Taki też jest podtytuł, więc nie można się spodziewać kontynuacji, ale ta książka została wydana w 2009 roku, czyli o wiele wcześniej niż Wronę. I faktycznie jest dużo nawiązań do Wron, jeżeli chodzi o dzieciństwo i jak to potem mogło wyglądać dorosłe życie, ale jest to całkiem inna książka i ja ją bardzo traktuję odrębnie. Jak pierwsze traktowałam jako kontynuację i trochę mi się nie podobała, bo oczekiwałam troszkę czegoś innego, ale zaczęłam ją traktować jako odrębną książkę, która po prostu opisuje bardzo podobną historię, która mogła się wydarzyć tej samej osobie, jednak traktować, że są dwie różne osoby, to uwielbiam tę książkę. Opisuje o głodzie, ale głodzie nie tylko anorektycznym, nie tylko o zagłodzaniu się, ale również o głodzie miłości, o tym, jak główna bohaterka poszukuje tej miłości na każdy możliwy sposób. Poszukuje jej w domu, w rodzinie, wśród przyjaciół, wśród znajomych. Nawet trafiła do zakonu, jak miała 15 lat, żeby szukać tej miłości właśnie. I opisuje jej całe dorosłe życie. Jest dobra, jest świetna pod tym względem, ale nie jako pod względem kontynuacji Wron. Właśnie ja ją traktuję jako osobną książkę i tak mi się będzie bardzo podobała, ale jeżeli bym ją traktowała jako
kontynuacja, to już nie. I tutaj mamy troszkę inną narrację, mamy taką narrację, że bardziej, że opowiada główna bohaterka, opowiada swoje życie. Też są pytania trochę jak wywiad, ale też jest opis, więc jest dużo różnych form, które bardzo mi się podobają i które bardzo mi pasują. I ogólnie ja bardzo jestem wrażliwa na czytanie o anoreksji, o problemach z odżywianiem. Po prostu taki strach mnie ogarnia, ból i rozpacz wobec osób, które właśnie cierpią, które chorują. I zawsze wtedy takie książki czytam o wiele wolniej i po prostu jestem bardzo rozbita przez nie emocjonalnie. I tu jest podobnie, tu jest podobnie. Dobra, ja zmykam, do zobaczenia. Później tyle, jeżeli chodzi o jestem głód, jestem ciekawa, jakie są wasze opinie o tej książce. A ja, jeżeli czytacie, albo czy w ogóle macie zamiar przeczytać, a ja lecę. Bo już wyschło, tak mi się wydaje. Hej, hej, jest już prawie 16. Ja byłam ogólnie w galerii, jak mogliście widzieć po przebitkach, i miałyśmy iść z koleżanką na kawę w sumie, tak pierwotnie. Skończyło się na tym, że koleżance zepsuła się kurtka kilka dni temu, więc stwierdziła, że w sumie patrzę jeszcze na kurtki, jakie są kurtki. A ja przy okazji patrzyłam też sobie na inne rzeczy i spodobało mi się kilka naprawdę takich perełek. Znaczy, według mnie było super genialne. Przymierzyłam 4 rzeczy łącznie w Reserve'cie, kupiłam 2, więc za chwilę wam pokażę, co kupiłam. Ale jeszcze była taka jedna piękna sukienka i taki jeden super bluza była, ale niestety była taka jakaś strasznie workowata, więc stwierdziłam, że trochę bez sensu, ale była piękna, z wytłoczonymi kwiatkami z boku w mojito. Sztosik, może po nią wrócę, ale na pewno nie dzisiaj, nie jutro. Więc tam szybko pokażę, co ja kupiłam tutaj. I potem poszłyśmy z koleżanką na obiad, więc trochę stwierdziłyśmy. Ogólnie kupiłam w ogóle rzeczy, można powiedzieć, nie moje, bo ja w takich rzeczach kolorowych bardzo nie chodzę. Kupiłam taką świetną podkoszulkę, kwiatki. Ona była za 20 zł w Reserve'cie, tak 20. I ogólnie jak ją przymierzyłam, to jest super. Ogólnie stwierdziłam, że wezmę ją trochę tak na żarty, bo w takich kolorach w ogóle nie chodzę. Może będzie w porządku i jest cudna. Się z niej bardzo cieszę. To będzie idealna bluzka pod bluzę jeansową, więc kurtkę jeansową jest super. I taką fajną sukienkę jeszcze. Akurat to jest mój kolor, ale też raczej kwiatka takich kolorowych rzeczach nie chodzę. I właśnie przymierzyłam i jest bardzo fajna. Mimo taki, że tutaj nie ma tego, nie ma guziczka, więc muszę sobie guziczek doszyć, ale jest bardzo ładna i tak mi pasuje, mi się bardzo spodobała, więc stwierdziłam, że wezmę. I właśnie koleżanka też stwierdziła, że bardzo do mnie ta sukienka pasuje, więc sobie wzięłam, ona chyba kosztowała 40 zł. Stwierdziłam, że w sumie dobra, czemu by nie, miałam nic nie kupować, ale czasem można coś sobie kupić. Więc to są wszystkie rzeczy. Ja teraz lecę się napić może kawę albo herbaty, jeszcze nie wiem. Troszkę sobie popracuję, muszę kilka rzeczy zrobić. Poczytam książkę. No i sobie dodam do was się później i do zobaczenia później. Bye, bye. Dobra, w sumie jeszcze może nam się przypomniało, bo ogólnie u koleżanki w aucie się spaliła żarówka, no i stwierdziła, że ją wymieni. Jak już jesteśmy na Orlenie, to po prostu kupi żarówkę i ją wymieni, a z racji, że musiała dowiedzieć jak, no to musiała tę żarówkę wyciągnąć. Potem wymieniła ją w porządku, ale nie mogę jej włożyć, ogólnie pomagali jej różni panowie tam z Orlena właśnie. Ogólnie sztosik, bo przyszli i w sumie jednego zawołała, później dwóch innych przyszło, bo po prostu widziało, że coś jest nie tak.
I po pół godziny udało się im tą żarówkę włożyć do tej dziurki, co jest po prostu na światło. Ja za bardzo się nie znam, więc wiecie, sorry, jak źle to tłumaczę. Po czym okazało się, że wymienili złą żarówkę. I wymieniali drugą żarówkę. Ale to już poszło w ekspresowym tempie, więc to tyle plus, ale ta pierwsza żarówka po prostu była ponad pół godziny dobra. No i zapalili, bo stwierdzili, no to jeszcze zapas, sprawdzimy, czy na pewno działa. No, no, więc tak śmiesznie. Wymieniać żarówkę, pół godziny tracić czasu, jeszcze zła żarówka. Szkoda pieniędzy i tyle. Ale nieważne, ważne, że wymieniona jest ta poprawna z drugim razem. No i tyle. Dobra, ja już teraz faktycznie zmykam. Czy sobie chwilę czytać, bo jestem jakaś taka zmęczona. No, trochę się zmęczyłam tymi zakupami, tym pobytem. W galerii w ogóle była masa ludzi, bardzo, ale to bardzo dużo. Tak było śmiecione, ale są w sumie ferie w warmińsko-mazurskiej, więc nie ma czego się dziwić. A, jeszcze w ogóle zapomniałam powiedzieć, koleżanka kupowała kurtkę, to zobaczyłam takie ładne kolczyki w Mohito, gdzie że były za 9 zł, 10, no to stwierdziłam, że sobie je wezmę. Takie 3 złote, bardzo mi się spodobało, mam nadzieję, że będę w nich chodzić i że nie będą się zahaczały o włosy z tyłu, więc zobaczymy. W sumie może przymierzę, którą mi się teraz parę i stwierdziłam, że muszę zrobić pranie, więc lecę robić pranie. Tak trochę teraz chaotyczny ten początek tutaj mojego pobytu w akademiku, no ale... życia, więc sobie przymierzę, zobaczę, czy mi pasują, czy nie i dam wam chwilę znać. I będę robić pranie, więc spoko, mam tu wszystkie rzeczy. Pralnia jest wolna, pralki są wolne i widzę, że wieszaki też, znaczy sznurki. Ludzie pewnie wyjechali do domu, bo jest sesja i trwa już po sesji. Ja jeszcze nie wiem, co jeszcze jestem. Idę pranie robić. Hejo, hej, jest już 19.30, do was przychodzę z update'em czytelniczym. Ogólnie skończyłam czytać dwie książki, za chwilę zaczynałam czytać trzecią książkę i po prostu o nich opowiem. Jeżeli chodzi o książkę, którą skończyłam słuchać w audiobooku, to jest Siła Kobiet, pani Barbary Wysoczańskiej. Ogólnie jest to książka, jeżeli tutaj mnie oglądacie dłużej, to wiecie, że ja już ją zaczęłam słuchać w styczniu, jak byłam w domu rodzinnym, ale jakoś tak nie miałam kiedy jej skończyć, bo po prostu nie miałam od tego audiobooka, więc poczekałam na ten właściwy moment. Ogólnie uważam, że to jest bardzo, ale to bardzo dobra książka. Jest to książka osadzona w dwudziestoleciu międzywojennym w Warszawie. Warszawie, która się odbudowuje po latach zaborów, po I wojnie światowej, gdzie mamy wszystkie nacje polityczne, które są starcia między nimi. Ogólnie główną bohaterką jest Rosalia, kobieta, która ma mieszane pochodzenie, bo jest pół Polką, pół francuską i ojciec decyduje się, że z Francji przeniesie się, przeprowadzi do Polski, gdzie ma wyjść za mąż za Polaka. Okazuje się, że jej mąż to jest osoba, która ją wykorzystuje, znęca się nad nią fizycznie, psychicznie, który jest w środowisku politycznym bardzo poważanym, jest politykiem, na którego trzeba, no, na którym po prostu ma dobrą reputację, ale w domu jest jednym wielkim... No, wiecie, o co mi chodzi dokładnie, ale nie będę mówić. Okazuje się, że jej mąż zostaje zamordowany, zostaje zastrzelony na ulicy w Warszawie. Książka to jest... w trakcie książki mamy pokazane, jak Rosalia próbuje odbudować swoje życie na nowo, jak próbuje stanąć na nogi po tych wszystkich latach, które spędziła u boku męża, jak przeprowadza się do Warszawy, gdzie mieszka pierwszy z ciocią, później odremontowuje dworek. I to wszystko widzimy krok po kroku, jak próbuje stać się pełną kobietą bez mężczyzny u boku. Mamy też Zuzannę. Zuzannę, która jest kochanką jej męża, znaczy kochanką męża Rosalii. I okazuje się, że jest też dziewczynka. Dziewczynka, która jest córeczką
właśnie męża Rosalii, ale nie ślubną córeczką. I mamy też w trakcie książki wątek próby przez kobiety pójść na studia prawnicze, ale dostanie się do szkoły, bo kiedyś były egzaminy takie, były egzaminy maturalne, ale drugą kwestią jeszcze były egzaminy wstępne do szkoły. I właśnie jest to pokazane. Mamy też, jak kiedyś wyglądały studia prawnicze, że pierwsze trzeba było gdzieś być na u prawnika, dopiero później można było, jak się miało swoje miejsce, to pójść na studia. Mamy też ogólnie właśnie klimat dwudziestolecia. Mamy też klimat tworzenia zapachów, też dla Rosalii bardzo ważne są zapachy. Ona ogólnie miała nadzieję na miłość, na wielką miłość, która no cóż, nie do końca wyszła. I mamy też cały wątek procesu właśnie zabójcy Ignacego. Przypomniało mi się imię Ignacego. I jak to się wszystko toczy, jak wygląda proces, mamy też trochę tam takich zagwozdek politycznych, więc ogólnie książka jest super, jest bardzo ciekawie zbudowana, dużo się w niej dzieje, jest dużo zmian akcji, jest interesująca, intrygująca i bardzo, ale to bardzo Wam ją polecam, ja ją uwielbiam i wiem, że będę ją bardzo, bardzo polecała, tak samo jak wcześniej książkę, którą czytałam pani Barbary Wysoczańskiej, czyli Narzeczona nazisty. Teatr mi się bardzo podobała i wiem, że będę czytała inne książki pani Barbary, chociaż jak czytałam opis książki, to się troszkę spodziewałam innej historii, bo jednak postać Ady, czyli trzeciej głównej bohaterki, można powiedzieć, tak bardziej wychodzi w książce dopiero pod koniec, może nie pod koniec, dopiero w trzeciej na cztery, jakbyśmy powiedzieli, to w trzy czwarte książki dopiero, trzeciej części książki na cztery, że tak powiem. Trochę jak matka ma 70% mniej więcej czytanie książki. Więc no, nie tak od razu. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o to. Polecam, czytajcie o kobietach. Naprawdę super książka. Drugą książką, którą skończyłam dziś, którą zaczęłam czytać wczoraj, to jest Jestem głód pani Petra Dworakowa. Pod tytuł Wrona wlatuje w dorosłe życie. Ja ogólnie, tak jak mówiłam wcześniej, tak wydaje mi się, że to mówiłam, bo też mówiłam do mojej przyjaciółki, ja tej książki nie traktuję w kategorii kontynuacji Wron. Nie traktuję to jako drugi tom, bo to jako tako nie jest drugi tom, tylko to jest oddzielna historia, która jest powiązana z Wronami. Ja tak tę książkę będę uważała, tak będę do niej podchodzić. Ogólnie jest to bardzo dobra książka też o kobiecie, a propos wcześniejszej książki, o dorastaniu do bycia kobietą, o tym, jak ten proces przebiega w ciągu życia, o tym, jak wczesne nasze środowisko rodzinne, nasza relacje z matką, z ojcem, z rodziną, jak wpływa na nasze dorosłe życie, jak kieruje nami, jak to, co się wydarzyło, jak mieliśmy 5, 6, 8 lat, wpływa na to, jak mamy 30 lat, jak to wpływa na nas i świadomie, i nieświadomie. Jest to piękna książka, bardzo dobra, o tym, że jak coś się teraz dzieje, to może mieć skutek, znaczy to może przyczyna być coś w przeszłości. Mamy tutaj też duży wątek, to zabrzmiało, ale głodu, tak jak wcześniej powiedziałam, nie tylko jedzenia, głód do jedzenia, że ktoś nie chce jeść, ale mamy też głód miłości i tego, jak główna bohaterka jej poszukuje, ale właśnie przez to, że nie doznała tej miłości w dzieciństwie. Jak swoje życie, kroki w swoim życiu podejmuje przez właśnie głód do drugiego człowieka, to, że chce, żeby ktoś ją przytulił, ktoś przy niej był, ktoś jej dotknął i to jest bardzo dobrze opisane. Mamy też anoreksję, duży temat, który ja jak czytam o anoreksji, to ogólnie przeżywam, bardzo całe ciało aż po prostu to odczuwam. Książka jest dobra, ja Wam ją polecam, ale właśnie jako czytanie jej nie jako kontynuacja Wron, nie z tą myślą, tylko po prostu jak to, co się wydarzyło w pierwszym tomie, może wpłynąć na człowieka w dorosłości, znaczy w pierwszym tomie. To, co się wydarzyło we Wronach, może wpływać na człowieka w późniejszych latach. Jak to, co było opisane, to, co się działo, właśnie może, to się może później wydarzyć. Mamy tutaj kilka różnych literackich zabiegów, bo mamy i można powiedzieć wywiad dziennikarski, gdzie mamy pytanie i później jest odpowiadanie. I mamy listy, i mamy też opowieść, która się ciągnie. I mamy, głównie mamy wewnętrzne odczucia. Jest bardzo dobra, przepiękna, więc myślę, że czytajcie na spokojnie. Ale właśnie tak jak mówię,
nie w kategoriach drugiego tomu, tylko w kategoriach oddzielnej książki, tematycznie powiązanej z Wranami. Tyle. Ale dużo mówić, nie, to już ponad, nie wiem, co się tak rozgadałam. I rozpoczynam teraz czytać Wszyscy jesteśmy Łotrami. W sumie wyszedł mi z tego reading blog. Dawno nie robiłam reading blogu, takie stricte reading blogu, bo po prostu teraz mniej czytałam. Ale to tak prawie tak mi wyszło jak reading blog. Wow. Zaczynam pytać, jesteśmy wrogami. To myślę, że przedłużę sobie do jutra ten mój reading blog tak naprawdę. Amanda Foddy i Christian Lynn Herman. Będę czytała Krew ponad wszystko. Przełożył Janusz Maćczak. Myślę, że mi się spodoba. Myślę, że to będzie moja książka. Tak coś czuję i lecę czytać. To w ogóle też jest mój TBR na luty. Jestem w ogóle też moim TBR-em na luty, w ogóle też był moim TBR-em na... nie, w sumie nie był moim TBR-em na 23 rok, bo nie wiedziałam, że będzie drugi tom, że będzie... Wciąż mam w głowie, co jest drugi tom, bo tak się przygotowywałam i tak mogę nie mówić, ale że będzie kolejna książka pani Petry Dobrakowej przełożona na język polski. Tego się nie spodziewałam. To było wielkie zaskoczenie początek 23 roku. Pozytywne. I lecę czytać. Hejo, jest sobota, jest godzina 10:52, ja właśnie wychodzę z akademika, jadę na siłownię, na ćwiczenia grupowe. Zdałam dziś bardzo późno i od początku jak się obudziłam, to nie chcę mi się po prostu jechać dzisiaj na siłownię, ale stwierdziłam, dobra, jak się już zapisałam, to jadę. Takie bardziej przymuszanie siebie, ale wiem, że to jest dobre przymuszanie siebie. Potem się widzę z koleżanką i chyba też to na chwilę do mnie później przyjdzie, więc zobaczymy, taki będzie dzisiaj dzień. Do 15-16 odpoczynek, a potem już na serio nauka, bo wczoraj nic nie udało mi się pouczyć, ale dziś już otworzyłam skrypt i będę się uczyć po prostu po siłowni i po spotkaniu, więc już dzisiaj nie ma tak lekko i nie ma odpuszczania, tylko faktycznie już nauka, więc do zobaczenia później. Hejo, hej, jest chyba 16, jakoś tak, ja wróciłam ogólnie z siłowni i z zakupów, bo byłam z koleżanką na większych zakupach w Ahuan, Oshuam, Ohuan. Ja nigdy nie potrafię tego wypowiedzieć dosłownie, poprawnie, więc mam trochę większe zakupy niż zawsze, ale też stwierdziłam, że jak koleżanka jest autem, to trochę sobie ją wykorzystam i po prostu jak mnie podwozi pod akademik, to żeby sobie większe zapasy, zakup po prostu suchych produktów i tyle. Zaczniemy, kupiłam banany, kupiłam serek taki ochanowski, bo bardzo, bardzo go lubię. I ziemniaki, chyba jak się zachciało ziemniaków. Tutaj mam orzeszki, nerkowca trochę. Kilka suszonych mango, bo są przepyszne, jak mi się tak zachciało, jak je zobaczyłam. Tuńczyka, jak zawsze standardowo tuńczyka kupuję. Dwie paczki, puszki kukurydzy. W sumie puszki, nie paczki, tylko puszki. Sos. Pasata pomidorowa. Jeden trendy lunch z hummusem, jest przepyszny. I drugi z pomidorkami suszonymi i z orkiszem. Są przepyszne, w ogóle bardzo je polecam. Jeden taki makaron koraz, drobny. I drugi zwykłe świderki. Penne, tak. I tu jeszcze mam też trochę, jeszcze więcej. Wzięłam jajka, mam nadzieję, że teraz tu nie rozbiłam, jak to tak chwyciłam dziwnie. Ogólnie kupiłam nareszcie druszlak, bo nie miałam, a był nawet za 5 zł, więc zrobiłam dobra wezmę. Trochę sera żółtego. Do tego wzięłam też czerwoną fasolę, bym się tak chciało. Pieczarki. Tu mam jabłka i jeszcze orzechy prażone z nerkowca, laskowca, tak troszkę. I wzięłam, nie wiem gdzie mam trzecie,
Wzięłam 3 kabelki do iPhone'a, bo były za 5 zł. Dla mnie, dla taty i dla mamy. Zadzwoniłam do mamy, że je kupię. Ona to wyślacie też, więc wzięłam, jak były za 5 zł, no to w sumie tyle co nic. Wiem, że to nie są oryginalne, ale zawsze się przydadzą, zawsze się gubią. Przykład ostatnio tata zostawił w szpitalu mój kabelek, bo mu dałam dłuższy, bo matki krótki. Ja zgubiłam gdzieś mój, też gdzieś zgubiłam, nie mam pojęcia gdzie, więc tak nam się pogubiły. A jak za 5 zł, to tyle co nic. Więc w sumie to tyle, wszystkie moje zakupy. Aha, jeszcze kupiłam leginsy i skarpetki, bo mi się skarpetki pogubiły, jak zawsze, standardowo. Dobra, to są wszystkie zakupy i w sumie ja się z wami dziś już będę żegnać, tak mi się wydaje, bo ja teraz będę się ogólnie uczyć. Zrobię sobie kolację, w sumie obiad sobie zrobię, napiję się kawy, na chwilę aż tak odpocznę, popakuję rzeczy i będę się uczyła metodologii, bo mam egzamin w środę, więc chcę sobie zacząć to wszystko po kolei powtarzać, doczytywać rzeczy, których nie rozumiem i tak po prostu na spokojnie od dzisiaj do środy rana tak naprawdę. Więc cóż, mam nadzieję, że ten vlog z kilku dni wam się podobał. Jak tak, to łapka do góry i zostańcie tam na dłużej w moim świecie, w moim życiu, a ja już zmykam. Do zobaczenia później. Mam nadzieję, że wam się wszystko układa tak jak mi. Bye, bye.